kultura to jest też no, niesamowicie szerokie pojęcie. Które sfery kultury waszym zdaniem mogłyby najwięcej zyskać na tych interpretacjach ewolucyjnych w stosunku do interpretacji tradycyjnych, powiedzmy to w ten sposób? Bo powiedzieliśmy o tym, że głównie zmienia się interpretacja pewnych zjawisk kulturowych, prawda, z perspektywy ewolucyjnej. I no, kultura to jest sztuka, ale kultura to jest religia, to są obyczaje, to jest dieta. W zasadzie całe codzienne życie to jest też kultura. Więc które sfery są w tej chwili dotykane przez naukowców, którzy opierają na teorię ewolucji, które jeszcze nie są. Nie chodzi mi może tutaj o taki całkowity przegląd, natomiast gdzie widać takie największe różnice w interpretacjach? Gdzie to jest jakieś takie naprawdę bardzo, bardzo przełomowe? Bo może wszędzie jest przełomowe, ale gdzie jest najbardziej? No, ciężko mi odpowiedzieć na część tego pytania, które są bardziej zadbane, bardziej zbadane, a które mniej, bo ja mam ogólnie wrażenie, że większość jakby tematyki kulturalnej na razie jest, kulturowej jest na razie dosyć słabo obdarzona tym aspektem biologii ewolucyjnej i wpływu jakby ewolucji, cech ewolucyjnych na to, jak ludzie odczuwają dane problemy. Ale na pewno, no, tak jak już wspomniałem, bardzo by mogło na tym skorzystać językoznawstwo, historia języka i w ogóle wszystkie nauki zajmujące się tym, czym w ogóle jest ludzki język od każdej strony. Bardzo by mogła skorzystać na tym historia sztuki, czyli no, odpowiedź na to, no, na takie podstawowe kwestie estetyczne i również na kwestie uniwersalizmu, żeby chociażby powiedzieć, czy dany nurt artystyczny w Japonii to po prostu byli inni Picasso, którzy bardzo ostro jechali po bardziej również na tle japońskiej kultury, czy to oni po prostu tak mają, że są po prostu inni, tak? No, no to jest ciekawe pytanie i warto na nie odpowiedzieć, chociaż no, to nie jest takie oczywiste pytanie w historii sztuki dzisiaj, bo ono się wydaje wręcz dosyć egzotyczne, ale już sama możliwość odpowiadania na takie pytania jest czymś fajnym. No oczywiście historia tańca, historia baletu, również historia teatru, czyli te wszystkie dziedziny wiedzy, które zajmują się różnymi przejawami sztuki. Myślę, że w architekturze też można by się zastanowić nad niektórymi rzeczami, na przykład jak dana przestrzeń wpływa na atawizm człowieka, czy człowiek się w danej przestrzeni czuje dobrze, czy źle. Myślę, że tutaj też niektóre pytania można by postawić. No i oczywiście antropologia w sensie badania różnych ludów żyjących w różnych miejscach na świecie i szukanie rzeczywistych różnic kulturowych, prawda? Jakbyśmy znali taką bazę jakby kultury ludzkiej, taką podstawową, no to wtedy też łatwiej by było mówić o rzeczywistych różnicach, bo tutaj jak pan profesor zauważył, one często wynikają z nieporozumień. No, ja dodam tylko, że bardzo często są też badania, gdzie po prostu na przykład o religię danego tam ludu, gdzie ten lud za bardzo nie jest zainteresowany swoją religią, zwłaszcza jak jest mały, no to tam będzie liczył po ojcach jakieś posągi, coś tam trzeba było robić. I czasem bywa, że on prawie że zapomina, o co w tym chodzi. Po prostu rytuał, wiele religii idzie po rytuale. No ale przyjechali jacyś badacze, którzy byli mili, może nawet oferowali jakieś nagrody za dłuższą opowieść, no to ludzie wymyślali. Prawdopodobnie jakby przyjechali do jakiejś polskiej wsi, to też ci ludzie by zaczęli mówić takie rzeczy o polskim katolicyzmie, żebyśmy później mówili, że na przykład w Polsce ludzie nie wiedzą, że ojciec jest ojcem, że dzieci się same biorą, nie wiadomo skąd, no po prostu. Czyli można by uniknąć tego typu nieporozumień, które no, no czasem stają się podstawą dla setek prac i cytowych. Mi się wydaje, że tutaj powiedzmy to, które powiedzmy elementy związane z badaniami kultury najbardziej zyskały i najbardziej zyskają też najbardziej zyskały i zyskają z odkryć biologii ewolucyjnej też można rozpatrywać w kontekście pewnej sekwencji zdarzeń. Tak jak mówiłem o tej biologii, że początkowo głównie biolodzy siedzieli w laboratorium, to co tam właśnie mówiliśmy, i od jakiegoś czasu faktycznie zaczęło się zwracać uwagę na te rzeczy już troszeczkę wystające poza cały aspekt fizjologiczny, biochemiczny, morfologiczny i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj te dziedziny związane z kulturą, które są łatwo,
względnie łatwo interpretowalne z punktu widzenia biologii ewolucyjnej, czyli chociażby na przykład kwestie związane z zachowaniami reprodukcyjnymi, czy na przykład zdrad u ludzi, prawda? Kwestie zdrad są naprawdę dobrze zbadane u ptaków. Mamy na przykład, nie wiem, sikorę, bogatkę czy mądraszkę, która jest gatunkiem monogamicznym, ale tylko z pozoru, ponieważ para, która sobie żyje w takim związku monogamicznym socjalnie, tak naprawdę gdzieś tam są zawsze jakieś skoki w bok, czy to ze strony samca, czy to ze strony samicy. No i oczywiście to jest temat, który jest badany od bardzo dawna. To jest cały konflikt płci, który tam ma miejsce. Samica coś zyskuje, że tak powiem, od samca, który nie jest jej partnerem socjalnym. Samiec też zyskuje, że czasem gdzieś tam będzie populował z jakąś samicą, z którą nie siedzi sobie w gnieździe, tylko z jakąś inną. No i to wszystko jest faktycznie przedmiotem badań od bardzo wielu lat u ptaków. No i wyniki tych badań tak naprawdę znajdują dosyć dobre odzwierciedlenie faktycznie u człowieka, w tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce u ludzi. I mam wrażenie, że ten właśnie aspekt kulturowy jest jakby obecnie najlepiej rozpoznawany. I te części związane już z historią sztuki i tak dalej, one są trudniej interpretowane, w związku z czym no mam wrażenie, że tutaj też w pewnym momencie dojdzie do takiego wysycenia, tak jak było w przypadku biologii. I po tym momencie faktycznie więcej uwagi zostanie poświęcone tym kwestiom troszeczkę takim trudniejszym do nałożenia na tą kalkę biologiczną. Czyli na przykład właśnie historia sztuki, taniec i tak dalej, bo można zatrzymać się w przypadku na przykład tańca na etapie wyjścia z założenia, że to ma swoje korzenie, prawda, w całym takim tańcu ludowym i tak dalej, i potem w jakiś sposób się to zmieniało. Pierwotna przyczyna była jakaś tam określona. No i powiedzmy, że większość osób jednak przez jakiś czas będzie się skupiało praktycznie na tym samym pierwotnym czynniku, który doprowadził do powstania tańca jako takiego. Natomiast cała reszta już mam wrażenie, że ma gdzieś tam jakieś swoje miejsce w kolejce i ona mimo wszystko będzie jednak troszeczkę w późniejszym czasie analizowana. Czyli to jest podobna sekwencja zdarzenia na przykład w biologii. Panie profesorze? Ja bym zwrócił uwagę na to, że oczywiście kultura to bardzo szerokie zjawisko, bo to nie tylko kwestia estetyki oczywiście, nie tylko kwestia technologii, ale to też kwestia medycyny, to też kwestia religii, więc ona jest bardzo, bardzo obszerna. Teraz gdybym tak miał ad hoc, bez takich może głębszych przemyśleń, bo muszę pisać, że w tym kontekście poddziedzin kulturowych to się na tym nie zastanawiałem, to myślę sobie tak, że te aspekty kultury, które nie dotyczą interakcji międzyludzkiej, czyli na przykład człowiek, dzieło sztuki, medycyna, prawda? No ona dotyczy interakcji, ale próba diagnozy czy próba ustalenia przyczyn, to one są łatwiejsze do zaakceptowania przez te nauki, które tradycyjnie się nimi zajmowały, to znaczy łatwiejsze do zaakceptowania podejście ewolucyjne. Bo ono próbuje nam wyjaśnić, że na przykład jest uniwersalizm pewnych aspektów postrzegania w kategoriach estetycznych różnych obiektów. I tutaj jakby nie ma, jak powiedział, wielkich problemów. Natomiast w momencie, kiedy ewolucjoniści zaczynają próbować wytłumaczyć takie aspekty, które dotyczą interakcji międzyludzkich, które dotyczą duchowości w ten sposób rozumianej, czyli czegoś, co jest bardzo nieuchwytne, związane z ludzkimi emocjami, z ludzkimi uczuciami, to tu napotykają poważne rafy. Z różnych powodów, na przykład jednym z powodów bardzo ważnych jest to, co pan tu powiedział o reprodukcyjności, to nie będzie tak łatwo zaakceptowane, nie jest łatwo akceptowane w kulturach, jeżeli chodzi o zachowania człowieka. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ewolucjonista próbuje wytłumaczyć, wrócę do tego przykładu zdrad i tak dalej, i rozumie, na czym polega adaptatywność, to niestety dotyka pewnego problemu, który jest bardzo czułym problemem społecznym i który próbując go wyjaśnić, natyka się na tak zwany błąd naturalistyczny. Polegający na tym, że jeśli biolog czy ewolucjonista próbuje wyjaśnić, podać przyczynę ewolucyjną jakiegoś zjawiska, to w naukach społecznych czy humanistycznych to jest nie do zaakceptowania. Dlaczego? Dlatego, że oni uważają często, że jak biolog to wyjaśnia na kulturze ewolucyjnym, to legitymizuje dane zachowanie. I to jest z punktu widzenia ładu społecznego, to jest często no, niebezpieczne. W związku z tym brak tego zrozumienia, tego błędu naturalistycznego, że to, że ktoś wyjaśnia na przykład dlaczego dochodzi do gwałtów, to wyjaśnia to nie znaczy tłumaczy je z moralnego punktu widzenia. Absolutnie biolog ewolucjonista, i to trzeba mocno wyjaśniać naukom społeczno-humanistycznym, że biolog stawia diagnozę, ale żeby
rozumie, że potem są pewne elementy, które mają za zadanie użyć tej diagnozy do tego, żeby polepszyć sytuację, żeby zmniejszyć częstość gwałtu, żeby zmniejszyć częstość agresji, żeby spowodować, żeby wojen nie było. Natomiast niestety odbiór jest taki, jeżeli ktoś mówi, że on to robi dlatego, że prawda chce zwiększyć swoją kopię swoich genów, dlatego ma związki intymne z wieloma kobietami, prawda? A przy okazji oczywiście zdradza swoją na przykład stałą partnerkę, czy coś w tym stylu, no to oni mówią, no to nie można go wytłumaczyć, czy jej wytłumaczyć, bo to jest nieakceptowalne społecznie. W związku z tym jest duża ta przestrzeń, która związana jest właśnie z popełnianiem tego błędu naturalistycznego, wymaga według mnie stałego wyjaśnienia. Jeżeli lekarz stawia diagnozę, to nie może być tak, że on nie mówi o tym, że to jest nowotwór, może spowodować efekt jatrogenny i może spowodować, że ktoś ze stresu umrze, na przykład, bo jak się dowie, no jak nie ma tej diagnozy, to nie da się podjąć prawidłowego leczenia. Nie da się zastosować prawidłowej kuracji. Jeżeli biolog nie wyjaśni, co ewolucja, jak ewolucja ukształtowała ludzki umysł, w zależności od okoliczności ekologicznych, w których on jest bardziej skłonny do takich, a nie innych zachowań, no to jak my możemy potem chronić się przed tymi zachowaniami? No musimy spowodować, żeby nie tworzyć okoliczności czy sytuacji społecznych, w których zwiększa się ryzyko na przykład agresji. Ale tak jak mówię, problem przede wszystkim w tych aspektach kultury, które związane są z relacjami społecznymi, z interakcjami międzyosobniczymi, z ludzką duchowością, one często są nie do zaakceptowania. Oczywiście abstrahuję też od pewnych czynników, którym jest nie w smak, bo jeżeli biolog ewolucyjny tłumaczy, jakie funkcje mają wierzenia, jakie z ewolucyjnego punktu widzenia, jakie znaczenie może mieć religia, no to wiadomo, że ci, duża grupa ludzi, którzy mają zupełnie inny pogląd na to i którzy czerpią różne korzyści natury politycznej czy natury finansowej wręcz, prawda, bo mając więcej wyznawców. No ja nie mówię nawet o dużych kościołach, spójrzmy na sekty, które się pojawiały, które są też napiętnowane przez nawet duże religie. No to w interesie tych sekt czy tych kościołów, które stosując odpowiedni typ narracji pozyskują pewną społeczność, która jest oddana hierarchom danej jednostki, znaczy czy danego kościoła, no to absolutnie będą krytykować wszelkie możliwości tłumaczenia tego w inny sposób. Dlatego jeszcze raz podsumowując, to co związane z interakcjami ludzkimi, to co związane z ładem społecznym, z ukonstytuowanymi lobby, które są pewnymi instytucjonalnymi strukturami w obrębie społeczności, tam będzie bardzo trudno i bardzo trudno przebić się, bo jest bardzo duży opór. Jeżeli ewolucjonista mówi o dlaczego taki, a nie inny, taka, a nie inna sztuka pod względem artystycznym bardziej się podobać bardzo, albo nie, dlaczego w takich warunkach my wolimy mieć przed sobą wodospad, prawda, i palmę, że się świetnie czujemy, a nie pustynię albo jakieś piekiełko, prawda, które wygląda w sposób bardzo nieelegancki, no to tutaj raczej nie ma problemu. Takie mam wrażenie. No ja tutaj zapomniałem wspomnieć, ale to jest oczywiście ważna rzecz. Można powiedzieć, że psychologia ewolucyjna próbuje tłumaczyć religię, nie tylko ustami biologów. I to jest w jakimś sensie jeden z bardziej zaawansowanych tematów. No ale prawdą jest, że tutaj bardzo silny jest opór osób, które bezpośrednio korzystają z tego, nie tylko jako przywódców duchowych, tudzież jakichś tam instytucji finansowo-religijnych, ale również samych wierzących, którzy nie chcą do końca się do tego przyznać, że wierzą w coś, co nie jest prawdziwe przed samymi sobą. No i tutaj powiem jeszcze tyle, że jakby przed tym wpływem ogólnie pojętych nauk biologicznych na ogólnie pojętą humanistykę bronią się sami ludzie, którzy są jakby sektą własnego umysłu, bo nasz umysł przecież jest puszką pełną złudzeń. To, jaki my mamy obraz naszej świadomości, naszej mentalności, naszych uczuć, nie jest do końca zgodne z faktycznym stanem rzeczy. Więc nie każdemu się podoba, jak ktoś rozbiera te zachowania na coś, co po części jest jakby zaprogramowaniem naszych działań. Tak? No, nie każdy z nas lubi wiedzieć, że po części działa zgodnie z programem. I to nie tylko z programem, który jest odpowiedzialny za poruszanie dłonią, bo to akurat nam przychodzi bez trudu, że okej, zgodzimy się, jak ktoś nam powie, że wprawdzie my chcemy podnieść dłoń, ale już to dokładnie jak działają wszystkie mięśnie, to działa program. Okej, o to się nikt nie obrazi. Ale jak ktoś komuś powie, że tutaj niektóre twoje reakcje są zgodne z pewnym biologicznym programem, nie są jakby do końca twojego autorstwa, no to tutaj już jest duży opór i ja się spotkałem nieraz, że nawet przy tak stosunkowo właśnie neutralnej rzeczy, jak język, jak się mówi, że
niektórym osobom, że język prawdopodobnie jednak przynajmniej w jakiejś części jest dziedzictwem genetycznym, że w genach mamy to, że ten język tak łatwo opanowujemy. I to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, że po części to jest kulturowe, po części to jest genetyczne. To jest naprawdę świetny temat, ale niektórych ludzi to strasznie denerwuje, że w ogóle w tym jest jakiś aspekt dziedziczny. Chociaż z drugiej strony naprawdę ciężko sobie wyobrazić, że jakaś rada ludzi stwierdziła, no dobra, to teraz wymyślmy język. Wymyślili ten język i od tej pory wszyscy gadają. Ale to znowu taka immanentna właściwość ludzkiego umysłu, który chce mieć kontrolę i który to mu się wydaje, że to jest właśnie akcentowanie wolnej woli, to, że my mamy kontrolę, że to wszystko zależy od nas, że to zależy od pewnego elementu ratio w mózgu, no, powiedzmy sobie też emocje, ale to jednak są nasze i one absolutnie niedopuszczane. No, przecież w przeszłości nikt nie wiedział, co leży u podłoża tych decyzji ludzkich albo tych emocji ludzkich, więc że to niby my jesteśmy władcami, panami swojego ciała, swoich decyzji. No jesteśmy oczywiście, tylko że jest coś głębszego. Znowu schodzimy na niższy poziom, które w dużym stopniu warunkowuje to, jak się będziemy zachowywać. To jeszcze się pojawiają rozważania na temat wolnej woli, właśnie też od strony psychologii ewolucyjnej i neuronauk, tylko neurologii i tak dalej. I tutaj też się pojawiają takie szokujące przypuszczenia, że być może nawet nie jesteśmy panami własnych decyzji, tylko raczej decyzja jest popełniana, a my sobie ją racjonalizujemy i wtedy mamy wrażenie, że popełniliśmy decyzję o tym denet, filozof umysłu i dobry naprawdę. Ale to jest wiele badań psychologów w tej chwili, którzy pokazują wyraźnie, że wiele decyzji ludzie podejmują wcale nie przy pomocy racji, nie przy pomocy nowej kory, można powiedzieć, tylko starych struktur neuronalnych mózgowia, natomiast kora jest po to, żeby uzasadnić, uargumentować decyzję, która gdzieś tam została podjęta. Ale to już jest bardzo specyficzny temat, wchodzimy na ścieżkę neuronauk, gdzie dobrze było, żeby jakiś specjalista, więc może... No tak, oczywiście, ale po prostu przykład na to, że też jesteśmy jak jednoosobowymi religiami, za bardzo wierzącymi w samych siebie. I to nam też utrudnia szukanie właśnie tego... No widać, ewolucja premiowała właśnie takich wierzących w samych siebie i to wiemy. Żeby się zachować w taki sposób, żeby zwiększać swój fitness, jeżeli ktoś sam w siebie nie wierzy, albo ma różne kompleksy bliższości, albo ma świadomość, że on niczego nie kontroluje, to prawdopodobnie, no, na 100% mogę dopowiedzieć jako ewolucjonista, tego typu strategie behawioralne, czy podejścia mentalne, niestety przegrywały z innymi.